O Skodzie Kamiq często mówi się, że jest to mały, wielki SUV. Problem jest tylko taki, że nie jest mała i nie jest też wielka. Jest natomiast na pewno świeżo po faceliftingu. Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witam za kierownicy odświeżonej Skody Kamiq. Niedawno na testach gościła u mnie Skoda Scala. Ona też przeszła odświeżenie, ale jeśli jesteście fanami trochę wyższych samochodów, to ten brat, siostra, kuzyn, w każdym razie Skoda Kamiq będzie bardziej dla Was. I za chwilę przechodzimy do testu, ale żebym mógł w ogóle prowadzić ten kanał i robić jakiekolwiek testy, to kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim Car Vertical, który dla moich widzów przygotował 20% zniżki na pobranie raportu dotyczącego używanego samochodu, którym możecie być zainteresowani. Jak to konkretnie działa? No to przykładowo ostatnio pokazywałem Wam używaną Toyotę Corollę i pobierając raport Car Verticala dotyczącego tego egzemplarza, sprawdzam sobie, że co prawda zgadza się stan licznika kilometrów, tak samo dobrze jest ze statusem finansowym i prawnym, tutaj nie mamy się czego obawiać, no ale widzimy już, że były jakieś uszkodzenia. No to sprawdzamy zdjęcia i patrzcie. W 2022 roku ten samochód wyglądał tak. Widzimy dwie poduszki powietrzne wystrzelone, także było tutaj raczej grubo. No i ja taki samochód już na pewno bym odrzucił. Co możemy sobie sprawdzić jeszcze w takim raporcie? Poznamy specyfikację i wyposażenie. Możemy sobie sprawdzić, czy tutaj się wszystko zgadza. Sprawdzimy, kiedy samochód został wyprodukowany, kiedy został i gdzie zarejestrowany. Dowiemy się, czy na przykład nie jest w leasingu i wiele innych rzeczy. Jeszcze raz przypominam, klikając w link, który macie w opisie do tego filmu, raport pobierzecie aż 20% taniej. Także działajcie, uważajcie, a my wracamy do testu. Dobra, to lecimy z tematem i tak jak powiedziałem, skoro to jest samochód po faceliftingu, to zobaczcie, co konkretnie tutaj się zmieniło. Odświeżony Kamiq otrzymał nowy, bardziej pionowo ustawiony grill, a chyba najłatwiej rozpoznać go po zmienionych światłach, a konkretnie ich dolnych modułach, które są dużo większe. W nowym Kamiqu zamówimy też matrycowe LEDy, które działają bardzo dobrze, co zdecydowanie jest dużym krokiem do przodu. Tył to z kolei zmienione odblaski, zderzak i dyfuzor. Natomiast w kabinie znajdziemy cyfrowe zegary i większy ekran, a także sporo materiałów pochodzących z recyklingu. No i tak, szczerze mówiąc, to jeśli nie jesteście po prostu właścicielem poprzedniego Kamiqa, czy może jakimś fanem Skody, to te zmiany zobaczyć na ulicy gdzieś tam z daleka będzie trochę trudno. Mówię oczywiście o zmianach wizualnych, takich z zewnątrz. No ale zmiany zmianami, a przejdźmy po prostu do tego, co Skoda Kamiq dzisiaj nam po prostu oferuje. Zaglądamy do bagażnika. A ten dysponuje pojemnością równych 400 litrów. To nie jest może jakaś wielka wartość na papierze, ale pamiętajmy cały czas, że my mówimy o najmniejszym SUV-ie Skody. Czy to jest SUV, czy bardziej crossover, no to już nazywajmy sobie tak jak chcemy, ale to jest z tej kategorii najmniejszy model. Także te 400 litrów, nie chcę się wypowiadać, czy to jest dużo, czy to jest mało, bo dla każdego ta wartość będzie inna. Mnie na przykład pewnie w większości wypadków by to raczej wystarczyło, ale powiem też tak jak zawsze, sprawdźcie to sami, mamy tu 400 litrów. Dobra, teraz kolejna rzecz, bo przecież jesteśmy w Skodzie, a wiadomo, że te samochody są przeważnie pół rozmiaru większe niż teoretycznie powinny być, także skakujemy na kanapę. No i zobaczcie, przy moich 182 cm wzrostu jest bajka. Kompletnie nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, stopy bez żadnego problemu schowam właśnie pod ten fotel, także pod tym względem jest naprawdę super. No i też miejsce nad głową. To jest co prawda nieduży, ale jednak SUV, także myślę, że tego się wszyscy spodziewamy. Nad głową też kompletnie żadnego problemu. I standardowo grzegorz, tutaj 192 cm i przed kolanami totalny luz. Tak samo dobrze jest u niego nad głową, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się też, że mamy nawiewy na kanapę, dwa porty USB-C, a mniej podoba mi się całkiem duży tunel przed kanapą. Okej, no i jak widzimy, Kamiq również potwierdza, że Skody są zawsze chociaż trochę wyrośnięte, czy przerośnięte jak na segment, do którego teoretycznie należą, chociaż te samochody często trudno sklasyfikować, do jakiego segmentu należą. W każdym razie przestronność jest tutaj na pewno plusem. Także o tej części to tyle, przeskakujemy do przodu. No i tutaj kilka rzeczy, które ja w swoim egzemplarzu od razu zauważyłem. Po pierwsze, trójramienna kierownica.
Ja co prawda do tych dwuramiennych w Skodzie się przyzwyczaiłem i nawet je polubiłem, ale jednak zdecydowanie wolę trójramienne i tato potwierdza. Fajnie, że ona jest trochę spłaszczona na dole, bo to też jest spoko rzecz, sprawia wrażenie takiej bardziej sportowej, chociaż sportu tutaj, no właśnie, zaraz o tym powiem. Ale kierownica na pewno na bardzo duży plus, fajnie się trzyma, fajnie się z niej korzysta. Bardzo lubię obsługę samochodu za jej pomocą, także to jest spoko. A druga taka rzecz, która też od razu rzuciła mi się w oczy, to to. Myślę, że to jest też indywidualna rzecz, indywidualna kwestia, indywidualne podejście, ale to ma takie dwa aspekty, bo z jednej strony podoba mi się, że ożywia wnętrze. Ja generalnie jestem fanem jasnych wnętrz, a tu jest raczej ciemno i szaro i to ożywia ten środek. Ale z drugiej strony to jest takie trochę dziwne. No ale może też nie ma co za długo się na tym skupiać, bo ważniejsze są na przykład fotele. I powiem Wam, że one jak się na nie patrzy i pewnie też jak nagrywałem, chociaż nie widziałem jeszcze tych nagrań, ale mogą sprawiać wrażenie takich foteli, które mają jakieś trzymanie boczne, są jakoś tam wyprofilowane, a ja tego kompletnie nie czuję. I to jest znowu dziwne, bo z jednej strony oparcie i siedzisko sprawia wrażenie takiego totalnie płaskiego, co byłoby minusem. Ale z drugiej strony siedzi mi się tutaj całkiem spoko. Byłem też tym samochodem trochę dalej i kompletnie tutaj nic mnie nie bolało, nic mnie nie uwierało. Nie wysiadałem zmęczony, także tak trochę dziwnie. Ale tak jak zawsze przy fotelach, to też powiem, sprawdzajcie takie rzeczy na sobie, najlepiej w trasie. Z kolejnych rzeczy mamy tutaj mechaniczny ręczny. Co to oznacza? Ano mniej więcej tyle, że nie będzie tutaj auto hold. I co prawda przy manualu auto hold, wiem, że część z Was pisze, że tego potrzebuje. Ja na przykład jeśli mam manual, to z auto holdu praktycznie nie korzystam. Zdecydowanie wolę to przy automacie. Ale no, mechaniczny ręczny, więc tego auto holdu nie ma. Fajnie natomiast, że jest bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto. Ja korzystałem głównie, tylko z Android Auto. I to, że jest, to jedna rzecz, ale druga, chyba ważniejsza, jest taka, że on przynajmniej z moim telefonem działał bardzo dobrze. Ani razu mi się tutaj nic nie rozłączyło, a jak być może wiecie, w grupie Volkswagena to bywa różnie. Tu jest bardzo dobrze, zaznaczam, z moim telefonem. To jest Samsung. Muszę też na pewno powiedzieć o ogrzewaniu przedniej szyby. Jadę teraz w okularach i co ciekawe, w okularach widzę to mniej, a nie bardziej. Może to jest normalne, nie znam się na okularach, ale widać te druciki. Sprawdzajcie to, ja to zawsze doradzam, bo wierzcie mi, że wiele razy widziałem taką sytuację, że ktoś kupił, cieszył się, odebrał samochód i mu to potem przeszkadzało. Może Wam nie będzie, no ale może będzie, więc warto sprawdzić. Ja też zawsze gadam, sprawdzajcie to, a potem pójdziecie do salonu i na przykład sprzedawca powie, że nie wiem, w testówce tego nie ma. Ale ma pewnie ze 100 samochodów na parkingu. Jemu się pewnie nie będzie chciało iść do tych samochodów, ale jak jest porządnym sprzedawcą, to Was zabierze, znajdzie taki samochód i Wam go pokaże. Bo jak inaczej to sprawdzicie? Nie ma w testówce, no to niech sprzedawca znajdzie taki samochód, w którym to jest, nawet jeśli jest niezarejestrowany, stoi gdzieś pod drzewem, otworzy, wsiądziecie, zobaczycie i będziecie wiedzieć. Kolejne rzeczy ze środka. Ja nie chcę się bardzo skupiać na zegarach, wyświetlaczu, multimediach, bo bądźmy szczerzy, to jest praktycznie cały czas to samo. Tym bardziej jak znacie Skody, to tutaj się odnajdziecie w 5 sekund. Obsługuje się to łatwo, przyjemnie, prosto. Nic mi się tu nie zawieszało, nic nie gasło, było ok. Bardzo ważna rzecz. Klimatyzację obsługujemy manualnie, bo to chyba tak mogę powiedzieć, chociaż może dotykowo to też manualnie. Za pomocą przycisków i pokręteł. Wszystko tutaj jest, oprócz włączenia klimatyzacji. Bo żeby ją włączyć albo wyłączyć, to trzeba nacisnąć menu. Wtedy włączyć czy wyłączyć i znowu gdzieś tam sobie wrócić do ustawień, ale temperatura, siła nawiewu, wszystko jest tutaj, także super. No i może, żeby nie przedłużać tej części, generalnie ja mam takie wrażenie, że szczególnie jak za te pieniądze, bo do tego przejdziemy, to wnętrze wykonane jest naprawdę bardzo porządnie. Można Skodę lubić, można nie lubić, staram się ocenić to obiektywnie, chociaż zawsze każda ocena jest subiektywna, ale starając się nie jakoś uprzedzać, czy też nie być za Skodą, to za te pieniądze, naprawdę wnętrze, tak. No ale dobra, przejdźmy może do tego, jak ten samochód jeździ, bo tak jak też często mówię, chyba po to są samochody. Na przykład drą się na mnie, bo jadę 41 na, nie wiem, czy tu jest 40, pewnie jest 50. No ale też już wiecie, czy widzicie, czy słyszycie, że ten wspaniały system tutaj już oczywiście jest. No ale dobra, sama jazda. Na początek cyferki, zaglądamy pod maskę. I znajdujemy tu trzycylindrowe TSI o pojemności 1 litra. Dysponuje ono mocą 115 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 200 Nm.
Samochód ten rozpędzi się maksymalnie do 196 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,7 sekundy. Także tak to wygląda. Kolejna rzecz, skrzynia. Ona ma na szczęście 6 biegów. W słabszym TSI, też 1.0, ale o mniejszej mocy, skrzynia manualna ma 5 biegów. To już trochę słabo. 6 biegów, tutaj już moim zdaniem jest naprawdę ok. Ja oczywiście nie jestem fanem skrzyń manualnych i pewnie też już nie umiem ich porządnie obsługiwać, ale jeśli już muszę i to robię, to ta skrzynia mi nie przeszkadza. Trafiam w te biegi, może nie powiem, że to jest jakoś bardzo przyjemne, ale nie haczy i po prostu nie przeszkadza. Także ta skrzynia jak na manual całkiem ok. No dobra, powiedziałem co jest ok, to może dla równowagi co jest mniej ok w trakcie jazdy i to będzie moim zdaniem trochę, ale jednak wyciszenie, bo gdzieś przy 140 tutaj robi się dość głośno. Żeby było jasne, tym samochodem jechać do Chorwacji zero problemu, ale chciałbym po prostu, żeby ten samochód przy tej prędkości, przy prędkości autostradowej był ciut lepiej wygłuszony. Jazda po mieście, pod miastem, nawet gdzieś tam do ekspresówki jest naprawdę dobrze. O samym prowadzeniu chyba opowiadać za bardzo nie trzeba, bo mam nadzieję, że nikt z Was nie spodziewa się po Skodzie Kamiq jakichś sportowych wrażeń z jazdy. Szczególnie jak usłyszeliście, że to jest 1.0 i mamy tu 115 koni. Ale nie wiem, jak to powiedzieć. Bo ktoś, kto nie jeździł Skodą, to powie, że opowiadam jakieś farmazony. Ale ja cały czas uważam, że Skody mają taki swój pewien, nie wiem, charakter, jakiś feeling prowadzenia tych samochodów. Szczególnie jak znasz na przykład Skodę i TSI, to Ty powinieneś wiedzieć, o czym ja mówię. I to wszystko jest tutaj zachowane. Przysiadasz się ze Skody mniejszej i większej, i zawsze czujesz ten taki vibe, taki właśnie chyba charakter, tak to trzeba określić. To tutaj jest, ja to bardzo polubiłem, bo kiedyś w starych Skodach tego nie lubiłem. Teraz to lubię, ja się tutaj czuję naprawdę dobrze i jeśli Skody, czy samochody z tego koncernu lubicie, to też poczujecie się tutaj, czyli w Kamiqu po faceliftingu, jak w domu. Trochę szkoda, że nie mam tutaj head-upa, natomiast fajnie, że możemy mieć teraz światła matrycowe, bo one działają naprawdę bardzo dobrze i jeśli zastanawiacie się zawsze, jaki dodatek dobrać do swojego samochodu, jaką wersję, to ja zdecydowanie polecam światła traktować jako jedną z głównych rzeczy. To jest Wasze bezpieczeństwo, to jest Wasz komfort jazdy w nocy, chyba że jeździcie, nie wiem, tam 9-15, no ale jeśli jeździcie samochodem normalnie, to światła matrycowe zdecydowanie polecam. Co do systemu audio, to za bardzo się wypowiadał nie będę, bo to jest zestaw fabryczny i gra tak jak zestawy fabryczne. Żadnego szału tu nie ma, ale gra tak po prostu ok. Także to chyba tyle. No i żeby gładko przejść do pieniędzy, finansów, to powiedzmy jeszcze o spalaniu. A tutaj jest cały czas bardzo dobrze. Ja jeżdżąc pod miastem do 90 na godzinę nie spalałem tutaj 5 litrów. W mieście co oczywiste te wyniki były wyższe, ale zamykałem się tutaj też gdzieś w 7 litrach. Natomiast szybsza jazda na trasie, ekspresówka 5,5-5,7, autostrada nie przekraczałem 6,5 litra. Także jak na samochód o tej bryle, to myślę, że te wyniki są naprawdę dobre. No i jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, a może nawet najważniejsze. Czy 1.0 do takiego samochodu po prostu wystarczy? No i moja odpowiedź, czyli gościa, który nie zna Waszych preferencji i nie wie, czego oczekujecie, ale jednak się wypowie, jest taka, że w zdecydowanej większości przypadków z powodzeniem. Tak, to jest jednostka, z którą Kamiq w mieście, pod miastem, w trasie, na autostradzie radzi sobie bez żadnego problemu. To nie jest żadna zawalidroga. Ja mam świadomość, że zwracam się w tej chwili do osób, które nie znają 1.0 TSI. A na pewno takich osób jest sporo. Także chciałbym, abyście mieli taką świadomość, że to jest oczywiście moje zdanie, ale tutaj te poniżej 10 sekund i 200 newtów robią robotę. Tym bardziej, jeśli połączone są ze skrzynią manualną, tak jak w tym przypadku, gdzie możemy sobie bardziej dostosować obroty do sytuacji czy do tego, czego oczekujemy i wtedy taki samochód jest naprawdę dynamiczny. Wiem, to dziwnie brzmi, ale 1.0, 3 cylindry Skoda Kamiq to jest samochód dynamiczny. Cały czas podkreślam, że ja mówię właśnie o dynamice, a nie o kulturze pracy czy na przykład dźwięku. Dobra, mamy chyba komplet informacji, a żeby ten samochód podsumować, to sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Aktualny cennik Kamiqa otwiera kwota 87 700 zł za 95-konne TSI z manualną 5-biegową skrzynią biegów. Chętni na mocniejszy, prezentowany dziś 115-konny wariant z 6-biegowym manualem muszą przygotować minimum 91 950 zł, a taki silnik z 7-biegowym DSG to minimum 110 800 zł.
Cennik zamyka wariant z 1.5 TSI o mocy 150 koni i tutaj 6-obiegowy manual 112 700 zł, a na szczycie mamy DSG, wersja Monte Carlo i tutaj 127 750 zł. No i teraz zobaczcie, 110 000, 120 za taki samochód, jeśli się wyrobicie oczywiście w tym pułapie, może jakiś znajdzie się rabat, na dzisiejsze czasy tej jakości samochód, tej przestronności samochód, może przydałby się trochę większy bagażnik, ale on też nie jest zły. To jest moim zdaniem naprawdę bardzo dobra oferta i nie ma się co dziwić, że Skoda Kamiq jest tak popularnym samochodem. Natomiast mnie trochę ciekawi i chciałbym to poruszyć, bo testowałem ostatnio skalę po zmianach. Teraz mamy bliźniaczego, czy wyższego Kamiqa i dajcie znać, co Wy byście wybrali, a może co wybraliście, bo też parę osób wtedy pisało, że się między tymi dwoma modelami zastanawiało. Jak mam się ja wypowiedzieć, to pewnie wiecie. Ja biorę skalę od razu, lubię niższe samochody, ale dajcie znać, co wybierzecie i pewnie czemu byłby to Kamiq. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze, także pogadajmy sobie tam o tym. No i też jak zawsze, bo podobno trzeba o tym przypominać, poproszę o ocenienie tego materiału. Dla Was to jest sekunda, a mnie to naprawdę bardzo, 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 bardzo pomaga, bo po prostu YouTube promuje takie oceniane filmy. Mi zależy, żeby docierać do jak największej liczby osób. Chyba dobrze powiedziałem. Także jeśli możecie, to trochę mnie w tym wesprzyjcie. No i co, jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!